imieniu władz gospodarstwa rybackiego Gosławice przede wszystkim bezpieczeństwo wasze, później ryby, nie? Tak więc dbajcie o siebie i o ryby, nie? Żeby nie było cyrków, żebyśmy nie musieli robić dziwnych sytuacji. Więc nie muszę dodać. Połamania. Dziękujemy. Okay. Sędzia zawodów Mariusz Szulc. Brawo. Brawo. Gładka na buty. Redaktor Daniel Kuszyna. Zawsze mam mało do powiedzenia, musiałem. Słuchajcie, najważniejsza rzecz. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zadbali o wymiar sportowy tej imprezy. Dla mnie najważniejsze na tej imprezie jest rywalizacja i sport. Jest to najlepsze łowisko sportowe w Polsce. Pewnie długo, długo nie powstanie lepsze. Można się zakładać, że chyba nigdzie i nigdy. Więc szanujmy to, że ta impreza jest, bo było bardzo trudno namówić ludzi do tego, żeby ta impreza się utrzymała i chciałbym, żeby 10. edycja również miała miejsce. Także to zależy od was wszystkich, bardziej niż od nas. Bo my to zorganizowaliśmy dla was, organizatorzy, ja to dla was oprawię medialnie zrobię, żeby to miało ręce i nogi, żeby ta impreza nie gasła, tak jak niestety muszę to stwierdzić, miało rok temu. No ale mnie nie było. No. Co zrobić? Przechodzimy do losowania. Losujemy nazwiska, tak? Tak. Tu. To poproszę Maję z ulicy. Pierwszy numerek wyciągnie. To jest numerek tu. Są numerki, tu jest nazwisko. Nazwisko do losowania. A jak wylosujesz 13, to co? To co? Hej, 13!
Pod łódką to by się nogi ugięły. Ty, ale tyle. Sio. Mamy Big Fisha, stanowisko numer 1. To nam znany karp o imieniu Tomuś. No, podnieś go trochę do tego. Nie, nie dam rady. Ale jest swoja życiówka, to jest to. Chłopacy, chłopacy wymęczeni po kilku dniach ciężkiej charówki, właśnie kilku dniach. Oj tak. Nie za długie? Nie, takie akurat. Akurat. No, ale strasznie komary zrozły. No komary. Strasznie, komarami to wszystko olbrzymie. Nie wygramy. Dobrze, słuchajcie, kilka krótkich stwierdzeń, pytań. Zaraz się tym zajmiemy. Dobrze. No prowadziliście całą imprezę praktycznie, nie? No, do koncept, jak tam, opowiedzcie, jak w ogóle taktyka, myk do przodu do dzisiejszego dnia. Taktyka była obrana 3 dni przed zawodami. Mhm. Głównie nęcimy tam swoimi kulkami, peletem drobnym i tyle, no. Szukanie dołków. Szukanie dołków, tak? Szukanie dołków. Szukanie ryby. Szukaliście ryb na echu, coś takiego? Nie. Staraliśmy się wywozić w to samo miejsce od samego początku, w obrębie tam 5-6 metrów, żeby nie kupić tego, co żeśmy nęcili. Chodzimy na GPS-ie. Stwierdziliśmy, że trzeba trochę szukać tam jest pułapów i tego. Ta wędka, która nie chodziła, to żeśmy szukali jakichś innych, może gdzieś obok filmu coś, kurde, żeby... Przez chwilę Big Fish. Ale piękna ryba, no życióweczka zrobiona, tak, nie? Dwie życióweczki na wyjeździe. I co? Jak oceniacie swoją szansę? Wiecie, była złowiona ta 30 z kawałki, no, zrobiła dużo. Ona zrobiła dużo. Jeśli
drużyna ta, cichutko, jeśli drużyna ta dołowiła jakąś jeszcze drugą konkretną rybą, może być ciężko. Tak. Ale co, jak nastroje? Bardzo dobre, my jesteśmy zadowoleni. Chodzicie na podłodze jako zwycięzcy dzisiaj? Nie, za nas na pewno. Każdy mówi, że siódemka to... Myśmy byli zwyciężeni. No ja pamiętam, jak rok rocznie dwie ekipy z siódemki zjeżdżały bez brania, ale to się właśnie o to chciałem powiedzieć. Na łowisku się trochę pozmieniało od tego czasu. Myśmy wypracowali, z tego co policzyliśmy, 398 kilo. A ile ryb mieliście na sztuki? Nie liczyliśmy już później. No dobrze, no to co, słuchajcie, formuła ciszy medialnej przy klasyfikacji Big Fish, czyli czterech największych ryb, ona jest genialna, bo no, zostawia do końca szansę dla innym i też niepewność dla drugich. No, jak jest ilościowa waga, to mniej więcej można policzyć że wygraliśmy. A tak ale czekacie do ostatniej chwili. Ale to jest bardzo czterech. Uwierzcie mi, że nawet jak robimy Mistrzostwa Polski i ludzie są niby pewni, tak, że wygrali, tak? Bo jest ilościowa waga na Mistrzostwach Polski. Mhm. Tak. I przychodzi taka chwila, że siedzą, no kurczę, nic dookoła, a jeszcze jest tak czasami, że siedzą koło nich ci, z którymi rywalizowali. Mhm. I no przecież oni nic nie złowili. Jaki śmiga wężyk przed nami. Ale zawsze do ostatniej chwili jest ta niepewność i z tą niepewnością was zostawiam. Sorry. Tyle przetrzymaliśmy to. Dobra. Godzina dnia nie zbawi. To jest większy. Witam wszystkich na podsumowaniu i zakończeniu 9. Stypliniady Gosławickiej. Można powiedzieć, że już przeszła do historii. Jest to teraz ostatni element tej cypliniady, czyli podsumowanie jej. Odczytam może miejsca, kilogramy jakie się połowili. No i na koniec wręczenie tych skromnych nagród. Dobra, niecałe 2 kilogramy w górę. Czwarte miejsce. No byli przez moment w nocy, byli na podium i spadli. Czwarte miejsce, stanowisko numer 12. Daniel Deska, Marcin Wiśniewski, 4 sztuki 70 kilo. Brawo! Daniel też miał jedną z większych ryb, tak? 25 kilo, naszego Svena Pełnowskiego. Czołówka, tak? Towarzyszko! Trzecie miejsce. Tutaj wczorajszym rzutem na taśmie. Może tu od razu zaczniemy, bo wszyscy wiedzą, że wczoraj nasz jeden z większych karpi został złowiony, Tomuś. I okazał się ten Tomuś też Big Fishem na tych zawodach. Złapał go Michał Gojewicz. Tomuś ważył 31,600. Zapraszamy. Statuetka. Poczekajcie chwilę. Sponsorem jest Eliach, tak, który promuje markę na Polskę Ray Marine. Proszę tutaj popatrzmy. Okay. Gratulacje. Brawo. Miejsce trzecie. Stanowisko numer 1, Michał Gojewicz, Przemysław Krawczyk, 4 ryby, 71,800. Brawo! Gratulacje. Proszę tutaj, Tomek. Już, miejsce trzecie. I oczywiście nagroda fundowana przez gospodarstwo. Miejsce drugie. Stanowisko numer 18. Bartosz Medelski. Brawo! Brawo. Ryby 74,400. Brawo! Dziękuję. No i nagrodę. Czym się razem tutaj tak mówią? Czy to jest tylko, że? Tak. Ale jednego brakuje, będę tiurorem. No i miejsce pierwsze, to już wszyscy chyba wiedzą, które stanowisko numer 7. Przemysław Szybył, Piotr Kowalczyk, Piotr Buczak. 4 ryby, 78,600. Nowe wcześniej mieli 8 kilo przewagi, ale no, trochę zmalała. Wow. Więcej się nie dało. Gratulacje. Ja bym się to wydawał. Z Bielska. Sami nie wiedzą.
wy się musicie jakoś podzielić. Ewentualnie dopłacić i przyjechać. Gratulacje. Dobra, no to tradycją jest, że na Cypliniadzie pierwsze miejsce jest wrzucane do wody, tak? Pamiątkowe zdjęcie, poproszę trójki. I może łowce Big Fisha też na, tam do ze statuetki. Cheat.